trzecie z kolei spotkanie informacyjne odbywa się w Jeleniej Górze, w Księżnicy Karkonoskiej. Podczas tego spotkania mieliśmy przyjemność gościć zarówno środowiska edukacyjne ze szkół, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich, a także licznych animatorów kultury i osoby, które współpracują na co dzień ze środowiskami kulturalnymi w różnych instytucjach kultury czy też domach kultury. Projekt Bardzo Młodej Kultury przede wszystkim ma za zadanie włączyć w proces twórczy środowiska edukacyjne, czyli tą młodzież szkolną, która jest w stanie zrealizować pewien projekt kulturalny. To właśnie ten proces twórczy jest solą tego projektu. W trakcie realizacji tych projektów kulturalnych młodzież się poznaje, odkrywa swoje talenty. Każdego bym zachęcił do tego projektu, szczególnie właśnie z małych środowisk, środowisk wiejskich, bo jest to jedna z nielicznych możliwości kontaktu z taką żywą kulturą i po prostu z realizacją swoich pomysłów, rozwijaniem pewnych takich działań fajnych kulturotwórczych właśnie wśród dzieci, wśród młodzieży, ale uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest to, że zespołem realizującym projekt są trzy osoby reprezentujące różne środowiska, dlatego że podczas realizacji projektu, podczas szkoleń można było zauważyć, że przełamuje się pewne dziwne stereotypy środowiska edukacyjnego o pracownikach kultury i pracowników kultury o środowiskach edukacyjnych. Jest to bardzo ważna według mnie rzecz, bo wtedy na podstawie tych doświadczeń człowiek widzi, jakie są problemy po jednej i po drugiej stronie, co nas łączy, co nas dzieli, no i naprawdę, jakie są niepotrzebne stereotypy. Tak jak sobie tu myślałam o partnerach, nie wiem, to spotkałam pana, który pracuje na uniwersytecie, jest wykładowcą z historii współczesnej, jak dobrze pamiętam, więc gdzieś tam tu zagadnęłam. Natomiast ja myślę, że możemy liczyć na, nie wiem, naszą Bibliotekę Dolnośląską czy DODN, więc tu z partnerami chyba problemu by nie było. Zresztą u nas jest od chyba 3 lat taki projekt w mieście Moja Mała Ojczyzna, to też jakby między szkołami, głównie ponadgimnazjalnymi. I tu partnerem miasto jest takim no, bardzo wspierającym, więc wykonalne. Myślę, że wykonalne. Poza tym no, prezydent jest historykiem i dyrektorem Książnicy Karkonoskiej, więc chyba myślę, że wsparcie miasta, no to też zobowiązuje, tak? Miejmy nadzieję. No i wsparcie miasta chyba, myślę, też by w takich działaniach było, no bo to też jest promocja, jeśli chodzi o szkoły, to jest też dla nas promocja, zwłaszcza w tym czasie reform dla ponadgimnazjalnych szkół, no to na pewno jest forma promocji, tak? Bo my musimy inaczej niż szkoły podstawowe jednak walczyć o swojego ucznia. Myślę, że każda szkoła powinna teraz pracować na zasadzie braku tych barier, wychodzić do społeczności lokalnej, wychodzić do innych ludzi, wychodzić do właśnie ośrodków kultury, a nie zamykać się tylko w murach szkoły i w obrębie własnej wąskiej społeczności. Właśnie nie do końca mam jeszcze w głowie zebrany swój zespół. Niemniej jednak na pewno kogoś znajdę. Chciałbym właśnie znaleźć osoby z różnych dziedzin, tak żeby wzajemnie siebie wspierały.